realizują młodzież, to uznajcie ich za szkodliwe. Nie oburzajcie się głośno mężom rabieńscy, ale trwajcie przy tym, o co was prosiłem. A mianowicie, że powstrzymacie się od takich reakcji na moje słowa i będziecie słuchać. Bądźcie pewni, że jeśli mnie zabijecie, takiego, jakiego teraz opisuję, to sobie sami na nim nie wyrządzicie krzywdy. Mnie z pewnością niczym nie skrzywdzą ani Meletos, ani Anytos. Nawet by tego nie potrafili, ponieważ według mnie słuszność wyklucza, by lepszemu człowiekowi mógł wyrządzić krzywdę gorszy. Ten może oczywiście zabić, skazać na wygnanie lub pozbawić praw obywatela. Mój oskarżyciel, a pewnie także i ktoś inny, uważa to za wielkie nieszczęście. Ja tak jednak nie sądzę. Dużo większym jest zrobić to, co on teraz robi, a więc dąży do niesprawiedliwego skazania człowieka na śmierć. W tym momencie mężowie ateisty ja już nie wygłaszam obrony w mojej sprawie, lecz raczej w sprawie waszej, byście wydając wyrok przeciw mnie, nie odtrącili daru Boga. Jeśli bowiem mnie zabijecie, niełatwo będzie wam znaleźć kogoś innego podobnego, bo po prostu mówiąc bardziej żartobliwie, zostałem państwu dany przez Boga tak jak dużemu koniowi, lecz gnuśnemu z racji wielkości dany jest jakiś pies, by go pobudzał do koniecznych ćwiczeń. Wydaje się, że mnie Bóg przydał państwu jako właśnie kogoś takiego, kto was ćwiczy i przekonuje i czyni każdemu wyrzuty, kogo całymi dniami wszędzie jest pełno. Niełatwo wam będzie, mężowie, znaleźć kogoś podobnego. Jeśli więc mnie posłuchacie, zachowacie mnie przyszłość. Ale może się też zdarzyć, że poniesie was gniew, jak tych, którzy zostali obudzeni z drzemki i zadacie im cios. A dając posłuch Anytosowi, bezmyślnie nie zgładzicie. Wówczas pozostałą część życia spędzicie śpiąc, o ile Bóg o was nie zadba i nie ześle wam kogo innego. Człowieka, który zachowałby życie, przeciwstawiając się dzielnie czy to wam, czy innemu zgromadzeniu i nie pozwalając na liczne zbrodnie oraz nieprawości, jakie w każdym państwie powstają. Człowiek, który rzeczywiście walczy o sprawiedliwość i zamierza trochę pożyć, musi prowadzić żywot prywatny, nie publiczny. Wielkie świadectwa wam dostarczę na poparcie powyższego, nie słowa, lecz to, co chcecie, czym. Posłuchajcie historii o tym, co mi się zdarzyło, tak abyście wiedzieli, że ja przed nikim nie ustąpiłbym ze strachu przed śmiercią, a wbrew sprawiedliwości. Nie ustąpiłbym, nawet gdybym miał
zachwyty prawnicze, lecz będzie prawdą. Bo ja, mężowie ateńscy, żadnego urzędu w państwie nigdy nie sprawowałem, a jedynie byłem członkiem rady. Gdy naszej filii, Antiochidzie, przypadła Brytania, podjęli się decyzję o grupowym pociągnięciu do odpowiedzialności 10 dowódców. Tych, którzy nie zabrali ze sobą rozbitków w czasie bitwy morskiej. Decyzję bezprawną, jak później wszyscy przyznaliście. Byłem wówczas jednym z Brytanów, którzy sprzeciwili się tej decyzji. A chociaż oratorzy byli gotowi złożyć na mnie doniesienie i kazać aresztować, a wy domagaliście się tego i wznosili okrzyki, ja uważałem, iż powinienem raczej w zgodzie z prawem i sprawiedliwością narażać się na ryzyko, niż ze strachu przed uwięzieniem i śmiercią być po waszej stronie, kiedy uchwalacie rzeczy niesprawiedliwe. To miało miejsce jeszcze za czasów, gdy w państwie panowała demokracja, kiedy nastała oligarchia. 30 znowu wezwało mnie oraz 4 innych do rotundy i kazało przyprowadzić z Salaminy Leona Salamończyka, aby pozbawić go życia. Takie rozkazy wydawali oni w dużej ilości również innym ludziom, ponieważ pragnęli, aby jak najwięcej z nich splamiło się współodpowiedzialność. Wtedy ja nie słowem, lecz czynem pokazałem znowu, że o śmierć nie dbam ani trochę. Natomiast dbam wyłącznie o to, aby nie popełnić niesprawiedliwości ani bezbożności. Czy sądzicie, że ja przeżyłbym tyle lat, gdybym uczestniczył w życiu publicznym i bronił rzeczy sprawiedliwych w sposób godny szlachetnego męża, stawiając je tak, jak należy ponad wszystkim innym? W żadnym razie, mężowie ateńscy, również nikomu innemu by się tym nie udało. Ja przecież nigdy nie byłem niczyim nauczycielem. Jeśli ktoś, czy to spośród młodzieży, czy starszych, zapragnął mnie słuchać, gdy mówiłem, ja nigdy nikomu nie odmówiłem. I nie było też tak, że rozmawiałem za pieniądze. Czemu zatem moje towarzystwo sprawiało taką radość tym, którzy ze mną długo przebywali? Usłyszeliście już moje wyjaśnienie, mężowie ateńscy. Opowiedziałem wam całą prawdę. Moim słuchaczom sprawiało radość badanie ludzi, którzy uważali się za mądrych, lecz mądrymi nie byli. A to bywa całkiem przyjemne. Ja natomiast, gdy mówiłem, dostałem polecenie też takiego działania od Boga przez wyrocznie i wizje senne i wszelkie sposoby, poprzez które jakieś boskie zrządzenie stawia przed człowiekiem takie czy inne zadanie. Wszystko to, mężowie ateńscy, są rzeczy prawdziwe i łatwe do sprawdzenia. Skoro ja pewnych młodzieńców demoralizuję, zaś innych już zdemoralizowałem, to ci spośród nich, którzy z upływem lat zorientowali się, że coś im złego w młodości poradziłem, powinni teraz przyjść w roli świadków, aby mnie oskarżyć, szukać zadośćuczynienia. Gdyby zaś sami nie przyszli, to ktoś z ich rodzin, ojcowie, bracia, inni krewni, szukaliby zadośćuczynienia. A przecież wielu z nich jest tu obecny i patrzę teraz na nich. Najpierw ten oto Kryton, mój rówieśnik, ojciec obecnego tu Krytobulosa, następnie Lyzanias i Sfetos, ojciec tego tu Aischinesa, dalej to Antyfon z Efizji, ojciec Epigenesa. Wielu innych mogę wymienić, spośród których jacyś powinni byli zostać wskazani jako świadkowie przez Meletos.